Andrzej, żałuj, że cię tu nie ma. Tu jest Wojtek. Główna straż. Dobry ojciec, tak? Jak będziesz chciał się oświadczyć albo rozwieźć, zapraszam. Scusi. Quanto costa questo? Null, zero. Prego, prego. Pronto. No halo! Czy widzicie, jaka pogoda jest? Pięknych Włoszech, słonecznych, kurwa, słonecznych. Zimno, mokro i pogoda typowo angielska. Zrób zdjęcie na tle tego. Dobra, czekaj. Adriatyku. Czekaj, bo komentuję. Komentarz. Dobra. Nie, to był żart. Komentarz. O. Komentarz dnia. Komentarz dnia. Przecież obawiasz. To był dzień. Ogromna wersja Miami. Słońce. Boższa, bo słońce. Miami, Amerigo, Ami, Ami. Jeden, kurwa, coś nie nagrywa. Sick. Pizza dobra. Dobra, to pogoda niedobra. Dobra. Oh.
co mówiłem, te fundamenty chodzą głęboko w dół. Hilton Hotel? Seminarium? Galeria handlowa. Bez windy. Ten most metalowy to jest skuteczny, a to jest prawda. Zobacz, pan, jak się sparło ten. Thank you.
Do 80 różnych źródeł, a 60 do 80 tysięcy różne źródła mówią. Tu jest wejście. Fajnie byłoby też wejść tam, nie? Wojciech Tejrowski, spadł w Polsce. Właśnie, te są nie takie fajne legalsko sportowe, ale po prostu jakaś masakra. Viva España, que se cae. Bo są pizzy nie zjeść. A tu jest jakiś. O, o, Andrzej, fajnie jest. Pauzę, moment. No. Wow. Wow.
Mam na miarę na policjantów. Pięknie. Ruch po to. Wszyscy, tak? Wszyscy. Tak. 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 Trzymaj sobie gdzieś tam. Selfie na Facebooka. No, no. Selfie.
Kasia? No wiem, jest pierwsze imię, no. Rendete grazie al Signore, egli è buono, il suo amore è per sempre. Israele dunque proclami. O biało, czerwona flaga, stąd sobie pożyczy. Przychodzimy i spotykamy się po drugiej stronie, kiedy mamy miseczki. Proszę, kładziemy sobie tutaj wszystko. Patrz, Wojtek. Wojtek, gdzie? Jakiś statek. Co jest? Jakiś statek. No, to jest to. No, robi wrażenie. Ale kaplica to Sykstyńska to najlepsze chyba, nie? Ta kopuła też taka. No to piękne. Idziemy. Czekaj. Benedetto colui che viene nel
Jak, ale kolumna konkretna, nie? Yeah. Wojtek, ale masz super. Bo taką kolumną to trzeba mi fotę zrobić. Patrz. Ojciec. No. Słyszysz, Wojtek? Ja go nie mam. Słyszysz? Nie mam takiego pomysłu, bo te filmiki, które mam, dałbym Kasia, ona ma taki program, żeby zgrałem ich w jeden film na płycie. Taki program ma. Taki tak? Po prostu. Łączy? Tak, żeby te filmy połączyłem, po prostu, żeby wiesz, mam nadzieję, że mi zrobi, bo ona chyba się nie obraziła na mnie. Szwagierka, Kasia, ona w pasją jest jej fotografia. Na wesele Baśki zrobiła z tych filmików, które amatorsko żeśmy nagrywali, jeden film, godzinny. Tu dasz im. Co miałbyś? Myślisz, dasz im magnez? No. Dasz im tam, kupię jakąś pierdółkę, to się na pewno ucieszy i ci zda. Telewizja przyszła do nas. Centrum tego. Epicentrum Kościoła Katolickiego. No to mamy dużo czasu. Do której? Do 12? Do 12 tutaj wyjdziemy na Anioł Pański. Mam się spotkać przy tej dużej fontannie, nie? Której dużej? Tamta.
środka będziemy jeszcze szli, sobie żeśmy... Nie wiem. Do środka? No. Już mi się nie chce, bo żeby właśnie czekać, dziewiąta. Bo żeby się tam msza skończyła, żeby się zaczęła. Bo tam, tam co mogliśmy, już więcej nie wejdziemy, nie? Gdzieś, a gdzie ta kaplica saktyńska? Jest. To jest... What could I do? Jak się muzeum. What could I do? Ale trzeba płacić 18 euro. A pod, pod kaplicę można podejść, czy nie? What could I do? Bramki. Without the comfort of his word, what could I see? What could I say? Tego obeliska, co ich jest kilkanaście, tak? How could I feel? How could I pray? What could I do if it wasn't for the Lord? Ja to zapytałem się, czy he's my bread, my water, my life. Powiem ci szczerze, tak, to robi wrażenie, ale tak, gdzieś taki obelisk gdzieś tam w centrum, gdzieś tam jakiś bibidło, to nie wiem, czy ktokolwiek by to zauważył. No pobel, no to jest wysokie, robi wrażenie na środku, ale to cały majestat. Weź to, postaw to gdzieś na Nowej Wsi, tu to tak, taki. Dobrze, tu bym mogli postawić taki pomnik z Rzeszowa na środku. No, jeszcze większy by był. No, to było, o, dokładnie. What could I do, if it wasn't for the Lord? What could I do? Środek, jakby nie było, to pomnik. What could I do? What could I do? What could I do without the comfort? A będzie widać tamto daleko? Może będzie, może nie być. What could I see? What could I say? How could I feel? How could I pray? What could I do if it wasn't for the Lord? Yes, he's my mother, my father, my sister, then he's my brother too. And he helps me when I don't know what to do. Ktoś chciałby przejść, friends move out, then my Jesus. Nie, ale może dookoła, bo gdzieś tam, nie wiem, czy nie. What could I do? Nie, tak, tak, tak. O to chodzi. If it wasn't for the Lord. Nie na co dzień się. Wie. No, no. Ile ich jest, tych strażników? 200? Dlaczego? Się bym zapytał. W ogóle zdjęcia z nim nie wolno chyba robić, nie? Mnie aresztowali. Chłopie se też zdrowie, zdrowie sobie. Zobacz, bo ja mam ten. Thank you.
malati e coloro che con grande sacrificio sono impegnati a prestare aiuto al prossimo. Esorto tutte le parti coinvolte nel conflitto a rispettare la cessazione delle ostilità e a rafforzare il dialogo in corso, unica strada che conduce alla pace. Si apre domani a Roma la conferenza internazionale sul tema lo sviluppo sostenibile e le forme più vulnerabili di lavoro. Auspico che l'evento possa sensibilizzare le autorità, le istituzioni politiche ed economiche e la società civile, affinché si promuova un modello di sviluppo che tenga conto della dignità umana nel pieno rispetto delle normative sul lavoro e sull'ambiente. Saluto voi, pellegrini provenienti dall'Italia e da altri paesi. In particolare saluto i fedeli di Madrid, Barcellona e Varsavia. Come pure la comunità Abramo impegnata in progetti di evangelizzazione in Europa, i pellegrini di Olgiate Comasco, Bagnolo Mela e i cresimanti di Castelli Calepio. Saluto l'associazione Meter, che da tanti anni lotta contro ogni forma di abuso sui minori. Questa è una tragedia. Non dobbiamo tollerare gli abusi sui minori. Dobbiamo difendere i minori e dobbiamo punire severamente gli abusatori. Grazie per il vostro impegno e continuate con coraggio in questo lavoro. A tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Thank you.
To jest prawdziwie święto.